Cześć, witajcie serdecznie. Co mamy dzisiaj? Monopol. Monopol, tak. Edycja, jak możecie zobaczyć, jest to edycja z kim? Z Messim. Z Barceloną, tak jest. Z Barceloną, z Messim. Widzicie tutaj Neymara, Suareza. Monopol od 8 lat dla 2 do 8 graczy. Zastępuje on edycję de facto tą taką standardową, tą edycję. Parę rzeczy jest po prostu pozamienianych, ale nie więcej, cały sens jest taki sam. No i nieco bardziej skomplikowany od tej wersji juniorskiej z Monopoly. Dobra, Wiktor, co? Zaprezentujemy zawartość? Tak? No to otwórz. Okej, pokaż, co my tu mamy. A gdzie jest plansza? A gdzie jest plansza? Tam. Ale są. Widzicie? No ale to nic się nie dzieje. W środku jest plansza, instrukcja oczywiście. Jakby na to nie patrzeć. Dosyć spora. Poczekaj, powoli, po kolei. Planszę może na końcu. Tak, pieniążki, no to tutaj standardowe, tak jak to w edycji zwykłej, w nominałach od 1 przez 5, 10, 20. 50, 100 i tak jak Wiktorek tutaj pokazuje, 100 i 500 jeszcze jest na końcu. No ale to tutaj się za bardzo nie wysilili, bo one wyglądają de facto, nie wyglądają jak pieniądze z Barcelony, tylko tu jest tylko taka mała adnotacja. Co jest tak, pionki, możecie zobaczyć jak wyglądają pionki. Czekaj Wiktor, może wyciąg te pionki, pokażemy każdy osobno, a ja w międzyczasie jak Wiktorek będzie pokazywał, pokażę wam karty. Otóż ta szansa i kasa społeczna zostały zastąpione kartami tak zwanymi dom lub karty wyjazdu, tak? Na tych kartach oczywiście są różnego rodzaju informacje, że albo coś musimy komuś zapłacić, albo musimy iść do więzienia, do szpitala, wygrywamy coś. Wszystko jest związane oczywiście, tu jest karta wyjścia z ten, ale jest związane oczywiście z Barceloną, czyli tam z boiskiem, z wyjazdami miejscowymi, także to jest fajnie tutaj powiązane. Tutaj mamy na przykład: zużyła się murawa na twoich boiskach, zapłać 25 za każdą trybunę. No i tego typu takie różnego rodzaju, jeśli przejdziesz przez start, to standardowo przejść przez start, iść do najbliższej instytucji. No i tak, nie będę wam tego wszystkiego Rakitic, no i takie, ale fajne są. I to są karty wyjazdu i karty domu. Tu się chyba kryje hamburger. Pokaż te pionki. Fajne pionki są. Po kolei możesz pokazywać. Mamy tak. Mamy pionek gwizdek. Nie wiem, czy to zzoomuje. Pomimo, że to zzoomuje jakoś. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy bramkę. Widzicie? Brameczka jest, tak? Pokaż. Zostaw ten hamburger w spokoju. Tu jest, co to jest, Wiktor? Bramka. Nie, to nie jest bramka, to jest czapa. Czapka. Dobra. Korek, dokładnie, korek. Widzicie? Korek. Piciu. I napój, bidon właściwie. Tak, no to ładne są te. Co tam jeszcze jest? Tu jest piłka. To jest fajny pionek. No, jest. Widzicie? Piłaczka. Fajnie. I puchar. Najładniejszy chyba z pionków, nie, Wiktor? Wiktor zawsze nim gra. Lubi go. Fajny. Dobra, co jeszcze mamy? Oczywiście zamiast domków i hoteli, tak jak to było. Nie rób to, co ty to, Wiktorek, robisz? Stadiony. Jest stadion, to jest sala z dużego apartamentu, hotelu, tak to wyglądają. I trybuny. Dokładnie, Wiktorku, bardzo ładnie. I trybuny, które można cztery zbudować, tak wyglądają trybuny. Robi na stadion. Tak jest, a czwarta jak się jest, to jest stadion, także to wygląda w ten sposób. Jest tego fajnie, to w woreczku, jest tego troszeczkę, także to fajny pomysł. No i teraz to, co de facto najważniejsze. Tutaj mamy karty, co zostało zastąpione hotelami itd. itp. Już wam pokazujemy. Aha, no i kostki oczywiście do gry. Kostka
tak zwana szybka kostka, prawda? No i standardowe dwie kostki, którymi gram. Rozłóż, Wiktorku, planszę. Ok, i już Wam się tutaj wyłania. Tutaj mamy start. Ja Wam to w ten sposób, Wiktorka, troszeczkę zgubimy. No i mamy, moi drodzy, tak to zrobimy. O, i jak możecie zauważyć, zamiast foteli mamy transfery piłkarzy. Można kupować piłkarzy, wszystkich obecnych piłkarzy z Barcelony plus legendy. Mamy tutaj Messi. Wiele. No, Messi jest piłkarzem Barcelony. Pep Guardiola i Cruyff. Tutaj mamy dwóch najdroższych. Tutaj mamy te wyjazdy i domy za dworce kolejowe. Czekaj, Wiktorku. Za dworce kolejowe zostały zastąpione. No właśnie, bo tutaj jest najdrożsi, a tu są legendy. To jest Kubala, tak? Kuman i Puyol, tak? Dokładnie. A tu jest Pep Guardiola. Jest też Messi, Roberto, Matthew, Bartra i kupujemy. Także dworce zostały zastąpione stadionami, a te instytucje wodociągu i takie to jest opłata turniejowa, czy fundacja i podatki. Także tak tutaj to widzicie i tutaj mamy do tego karty każdego z zawodników i de facto wszystko pozostałe pozostaje bez tutaj zmian. Gra się standardowo dwoma kostkami albo tą jedną kostką, tak jak Wam pokazywałem. Ustawiamy karty wyjazdu na kartach wyjazdu, tak jest tutaj na kartach. Ułóż to ładnie, Wiktorku. Wybieramy sobie pionki na start, dwa. Rozdzielamy sobie banknoty i startujemy, moi drodzy, i się w ten sposób bawimy. Wiktorowi się ta gra bardzo podoba, ale my mamy w planach zrobić monopol saszetkowy. Monopol saszetkowy, moi drodzy. Na czym to wszystko będzie polegało, to już niebawem się przekonacie. Już jutro chcemy wrzucić filmik właśnie z tego typu pojedynkiem. Zrobimy sobie rundkę w monopolu. Każde saszetki będą przypisane do danego piłkarza. Będziemy losować i będziemy grać. Saszetkowy monopol Doktor Radian z Wiktorkiem. Tak jest? No. Może się mama dołączy? Zobaczymy. Dobra, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.